Zosiu, czy ty się już przygotowujesz do przyjścia na świat swojego dziecka? Tak, ja jestem perfekcjonistką i lubię mieć wszystko wcześniej przygotowane. Poza tym nigdy nie wiesz, jak będzie się czuła pod sam koniec ciąży. Dlatego już mam powybierane różne wózki, nie wózki. Przygotowuję się do pokoju dziecięcego plus oczywiście wyprawki. W kolorze różowym czy niebieskim? Nie wiem, dlatego się wstrzymuję. Czy chcesz się dowiedzieć przed rozwiązaniem, czy raczej będziesz czekała na niespodziankę? Myślę, że chciałabym się wcześniej dowiedzieć, ponieważ sama ciąża jest pełna niespodzianek i jako, że jest to pierwsza ciąża, ty sama nie wiesz, jak się będziesz czuła, jak twoje ciało będzie reagowało. To wszystko jest dla ciebie nowe, dlatego myślę, że już mi niespodzianek absolutnie wystarczy i bardzo bym chciała wiedzieć, tak. A nad imieniem zastanawiasz się już? Tak, zastanawiam się, ale to jest bardzo trudny wybór. Ja myślę, że to jest decyzja oczywiście, którą wspólnie trzeba podjąć i się mocno na tym zastanowić. Ale już jest jakieś imię na oku? Jest, ale nic nie będę na razie zdradzała.